Zastanówmy się, ile mamy tutaj kwadratów. Jaką liczbę mogłyby te kwadraty reprezentować? Tutaj mamy cztery grupy, po 100 w każdej, czyli możemy powiedzieć, że mamy cztery setki. Dalej mamy trzy grupy po 10, czyli możemy zapisać, dodać 3 dziesiątki. I na koniec 6 jedności, czyli możemy zapisać, dodać 6 jedności. I możemy to zapisać w jeszcze inny sposób. Szóstkę wpiszemy na miejscu jedności do oznaczenia 6 jedności. Trójkę zapiszemy na pozycji dziesiątek, żeby oznaczała 3 dziesiątki. I czwórka na pozycji setek, co oznacza 4 setki. Czyli razem 436. 436. I na tym obrazku też 436. Odejmijmy od tej liczby liczbę 312. Pomyślmy, co powinniśmy zrobić z tymi kwadratami, żeby odjąć od nich 312. Mieliśmy 6 jedności i zabieramy z nich 2. Odjąć 2 jedności. Zabieramy 1 dziesiątkę, odjąć 1 dziesiątkę. I zabieramy 3 setki, odjąć 3 setki. Co z tego wynika? Mieliśmy 4 setki, zabierzmy z tego 3. 1, 2, 3. I zostaje 1 setka. 4 setki, odjąć 3 setki, zostaje 1 setka. Tak samo tutaj, 4 setki, odjąć 3 setki, zostaje 1 setka. Mieliśmy 3 dziesiątki, zabierzmy z tego 1 dziesiątkę i zostają 2 dziesiątki. 3 dziesiątki, odjąć 1 dziesiątkę, zostają 2 dziesiątki. I tak samo tu, 3, odjąć 1, równa się 2. Mieliśmy 6 jedności, zabraliśmy z tego 2, zostają 4 jedności. 6 jedności, odjąć 2 jedności, równa się 4 jedności. 6, odjąć 2, równa się 4. No i zrobione. 436, odjąć 312, równa się 124. Na tym rysunku widać, jak do tego doszliśmy. Usunęliśmy 3 setki, potem usunęliśmy 1 dziesiątkę i zabraliśmy jeszcze 2 jedności. I zostało 124, co oznacza 1 setkę, 2 dziesiątki i 4 jedności.